Ustawa o zwalczaniu, no tam najogólniej mówiąc, koronawirusa, no ta specustawa zawiera pewne szczególne regulacje dotyczące stosunków cywilnoprawnych, na przykład przedłużenie umowy najmu w pewnych sytuacjach, gdy najemca nie zalega z czynszem, czy też wstrzymanie wykonania wyroków eksmisyjnych. No wiadomo, też zawiera też pewne szczególne regulacje dotyczące no, sklepów wielkopowierzchniowych, tak żeby tutaj interesy stron były chronione. Niezależnie od tego jest bardzo duża ilość sytuacji, która nie jest wprost przewidziana w tym ustawie, a które nakazują pewną modyfikację no, reguł prawa cywilnego obowiązujących no, w sytuacji normalnej. Chodzi o typowe sytuacje zdarzające się na co dzień między osobami fizycznymi i firmami. Mamy czas szczególny nie tylko jeśli chodzi o jakieś zagadnienia konstytucyjne, ale także w relacjach między osobami prywatnymi i przedsiębiorcami, a także przedsiębiorcami nawzajem. No, zasada oczywiście jest taka, że prawo nie przestało działać, mamy wciąż porządek prawny, mamy wymiar sprawiedliwości i oczywiście należy wykonywać swoje zobowiązania. Ale nie jest też tak, żeby trzeba je było wykonywać w takim zakresie i w każdej sytuacji, jak to jest w czasie normalnym. No, najlepszy tego przykład zobowiązania przedsiębiorców, którzy no, mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na skutek no, specprzepisów, specustawy w szczególności. No, najbardziej typowym przykładem to będzie prawdopodobnie kwestia płacenia czynszu za lokal. Co wtedy, kiedy ktoś wynajmuje lokal na działalność gospodarczą i tej działalności nie może prowadzić? A nie może też od razu tej umowy wypowiedzieć, ponieważ no, nie ma takiej możliwości no, z umowy wynikającej. Czy wynajmujący może całego czynszu domagać się od niego? No tutaj bardzo prawdopodobna jest sytuacja, że nie będzie mógł tego całego czynszu się domagać. Tutaj chroni najemcę artykuł 5 kodeksu cywilnego, który mówi, że nie można nadużywać swojego prawa podmiotowego. Zgodnie ze słowami mecenasa, w trakcie pandemii wykorzystywanie swojej pozycji umownej może być nadużyciem prawa podmiotowego z kodeksu cywilnego. W sytuacji, gdy ktoś nie może prowadzić takiej działalności i jeszcze jest no, wysoce prawdopodobne, że wynajmujący, nawet gdyby władał swoim lokalem, to i tak by nie uzyskał żadnego zarobku, nie mógłby prowadzić tam żadnej działalności, to nie można traktować tej umowy najmu jako jakiejś maszynki do robienia pieniędzy. No, w takiej sytuacji strony powinny się porozumieć i kompromisowo ustalić wysokość tego czynszu, czy w ogóle ma być płacone, jeśli tak, to w jakiej wysokości. No bo oczywiście w jakiejś wysokości raczej powinien być płacony, ale nie jest to automatyczna możliwość uzyskania tego, co jest zapisane na papierze i najprawdopodobniej tak również sąd do tego podejdzie w sytuacji, gdyby na przykład wynajmujący uznał, że będzie się domagał całości świadczenia bez względu na te wszystkie okoliczności, które są wokół nas. A co jeśli, to też typowa sytuacja, jesteśmy przedsiębiorcą i z naszymi dostawcami materiałów, surowców mamy umowy na dostawy ciągłe, ale nie możemy... Też może być taką typową sytuacją, niech będzie na przykład fryzjerka, która miała dostawę, umowę o ciągłą dostawę na jakichś artykułów kosmetycznych, no artykułów tam wykorzystywanych przy jej działalności. No tutaj też albo strony powinny porozumieć się co do rozwiązania tej umowy, albo dojść do jakiegoś kompromisu, jeśli chodzi o czy to wysokość płatności, czy przede wszystkim termin tej płatności. Prawda? No, biorąc pod uwagę interesy obu stron. Na pewno nie jest tak, że czy to ta osoba prowadząca zakład fryzjerski może nagle powiedzieć, że nic już nigdy nie zapłaci, prawda? Ale też nie jest tak, że ten dostawca
czy sprzedawca, no może się domagać od niej bieżących, czy od niego bieżących zapłat, bieżących wpłat, tak jak w każdej innej sytuacji. Tu również istotna jest specyfika prawa cywilnego i właśnie uwag artykuł 5. Kolejna sprawa to temat przemocy domowej. Podczas pandemii może się wydawać, że społeczeństwo i służby zaangażowane w inne sprawy mogą tego nie zauważać. No pamiętajmy o tym, że państwo niezależnie od tego, w jakim stanie politycznym by się znajdowało, no takie zdarzenia zawsze będzie zwalczać. I no, instytucje przeznaczone do aktywności w tym zakresie no, cały czas funkcjonują i tego typu działania no, znajdą swoje konsekwencje prawne. Więc to nie jest też tak, że można uważać, że ten czas jest czasem jakiegoś no, bezprawia, które nigdy nie wyjdzie na jaw. Każdy, kto takich działań się dopuszcza, no musi się liczyć z tym, że zostanie osądzony i ukarany według zasad ogólnych. A może nawet jeszcze to, że dopuszczał się tego w tak szczególnym okresie, będzie poczytane za okoliczność uzasadniającą zaostrzenie karania.